rzeczy, które są opóźnione. Dzień dobry, witamy Państwa razem z Wiesławem Szczepańskim, byłym posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale też ekspertem w dziedzinie właśnie infrastruktury. Szanowni Państwo, parę tygodni temu, kiedy premier Donald Tusk przekonywał do tego, że trzeba połączyć dwa ministerstwa i zaproponował pani wicepremier Bieńkowskiej funkcję właśnie ministra tych dwóch ministerstw, stwierdziliśmy, że to jest zły pomysł, złe rozwiązanie, dlatego że jedna osoba nie jest w stanie, będzie jej bardzo trudno udźwignąć odpowiedzialność tych dwóch ministerstw. Nie myliliśmy się. Wczorajsza wypowiedź, dzisiejsza konferencja świadczy o tym, że pani wicepremier jest nieprzygotowana. Otóż wicepremier i superpremier zaliczyła super wtopę i nie jest w stanie za to przeprosić. Otóż, szanowni Państwo, chcemy i złożymy dzisiaj wniosek, bo sorry, ale taki jest nasz obowiązek. Chcemy, aby pani minister i pani wicepremier przyszła na Komisję Infrastruktury i wyjaśniła i powiedziała, jaka jest sytuacja na kolei. To nas najbardziej oczywiście interesuje. Oczywiście oburza nas styl wypowiedzi pani wicepremier Bieńkowskiej, ale powoli się przyzwyczajamy do tego, że politycy Platformy po 7 latach rządzenia oderwali się troszeczkę od rzeczywistości, nie potrafią powiedzieć przepraszam, nie potrafią w takiej sytuacji się zachować. To nie pierwszy raz. Zresztą pani Bieńkowska dzisiaj, wicepremier Bieńkowska, dołączyła do tego liternego grona byłych ministrów infrastruktury, którzy w takich sytuacjach nie potrafili się zachować i to był niewątpliwie pan minister Grabarczyk, później Nowak, a dzisiaj pani wicepremier Bieńkowska. Otóż słyszeliśmy wczoraj 2 pociągi, oczywiście pani wicepremier się pomyliła, okazuje się, że 82 składy, dokładnie 82 pociągi miało opóźnienie ponad godzina, już nikt nie liczy ile, 15-20 minut. Dzisiaj akurat z Wiesławem razem też podróżowaliśmy pociągiem relacji Łódź-Warszawa, 15-20 minut stał w polu, nikt się specjalnie tym nie interesował, 6 w ogóle składów nie zjechało na wieczór do miasta, do Łodzi. To też pokazuje, jak kolej jest przygotowana. Otóż pytamy i zwołujemy tą komisję z jednego powodu. Pod koniec grudnia szefowie PKP powiedzieli, że kolej jest przygotowana na 4+, jeśli chodzi o akcję zima. No, się okazuje, że dużo gorzej. I pytamy, dlaczego tak jest. Dlatego też jeszcze chcielibyśmy na tym posiedzeniu Sejmu, aby Komisja Infrastruktury się spotkała i chcemy zaprosić panią minister Bieńkowską. Nie w celu wyjaśnienia jej wypowiedzi, bo miała dzisiaj możliwość przeproszenia za te słowa, ale celem omówienia sytuacji na kolei. A dlaczego w pełnym uzasadnieniu Wiesław Szczepański? Szanowni Państwo, po pierwsze chcieliśmy podziękować tysiącom kolejarzy za ciężką pracę wczoraj i dzisiaj w nocy z warunkami atmosferycznymi. No niestety nie zwyciężyli tych warunków atmosferycznych i to, co mamy, pokazuje, jak trudna jest to walka. Dokładnie 28 listopada, o czym kolega Darek mówił, 4 prezesów spółek grupy PKP na konferencji prasowej ustami pana prezesa Ciążkowskiego powiedziała: jesteśmy przygotowani na 4+. Powinno nam tym pomóc nowoczesne środki techniczne, w tym smary, które powinny powodować, że nie będzie oblodzenia i nie będzie zamarzania. No, niestety technika również dzisiaj zawiodła. Pani minister powiedziała 82 pociągi, 80, można powiedzieć 82, Śnieżka 5,5 godziny wczoraj, Rozewie i kolejny pociąg w Ostrowie stanęły na kilkanaście godzin, nie mówiąc również o Regio z Ostrowa do konkretnie Wrocławia 13 godzin. No i powiem w ten sposób, dzisiaj można powiedzieć, że nie tyle zawiodła pani minister, ale zawiedli dyrektorzy spółek i dyrektorzy dworców, dyrektorzy Intercity, telekomunikacji i innych jednostek, które w tej chwili funkcjonują, bo po pierwsze w tym wszystkim nie potrafili znaleźć pasażera. Nie wszędzie znalazły się możliwości związane z podaniem ciepłego napoju, może nawet posiłku. Natomiast no, dzisiaj rzeczą niezwykle, powiedzmy, złą jest to, że jak być może Państwo nie wiedzą, tylko 40 dworców od 15 grudnia jest otwarte całodobowo. I to pod warunkiem, że jest minus 20. Pozostałe są zamknięte i te dworce niestety ochraniarze spółek zewnętrznych. A więc powiedzmy wynajęci i pytanie rodzi się do nas następujące. Czy te dworce nie można na czas również powiedzmy tej sytuacji zimowej otworzyć? Chcielibyśmy zwołać konferencję prasową, znaczy powiedzmy tą komisję infrastruktury w jednym celu.
Po pierwsze, chcielibyśmy, aby na tej komisji przedstawił się nowy minister do spraw kolejnictwa. Jak Państwo wiedzą, mamy od paru dni nowego ministra i szkoda, że razem z panią minister na tej konferencji się nie pokazał. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jaką ma koncepcję dzisiaj rozwoju kolei i sytuacji, rozwiązania sytuacji na kolei. Jaką ma koncepcję wykorzystania środków unijnych. Być może warto by było, aby część środków unijnych przeznaczyć na sprzęt związany z takimi sytuacjami jak dzisiaj, do walki z zimą. Chcielibyśmy również dowiedzieć się od pana ministra, jak wyglądało funkcjonowanie przewozów regionalnych i jakie środki poszczególni marszałkowie przekazali na funkcjonowanie. Mamy oddzielne spółki i nie wiemy, jak ta spółka dalej będzie korzystała. No, chcemy się również dowiedzieć, jak koleją zarządzać będą osoby, które kiedyś zajmowały się działalnością w spółce PL 2012. Dlatego, że część osób dzisiaj z tej spółki będzie decydowała o rozwoju polskiego kolejnictwa. To są pytania, które mam nadzieję będzie można zadać na Komisji Infrastruktury i na które posłowie być może otrzymają odpowiedzi. Ale przede wszystkim to, jak kolej jest dzisiaj przygotowana do warunków zimowych i do pomocy pasażerom w takich sytuacjach, jakie nastąpiły wczoraj i dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tomasz Grzelewski, Telewizja Superstacja. Abstrahując od fatalnej sytuacji na kolei, chciałem zapytać panów, jak odbieracie fakt, że pani wicepremier nie zgadza się z premierem. Premier kilkanaście minut przed konferencją pani Bieńkowskiej powiedział, że było to niefortunne określenie, a pani wicepremier Bieńkowska powiedziała, no, premier tak uważa. Ona najwyraźniej... Tak, nie mam... Znaczy smutne jest i przykre jest to, że pani super premier brnie dalej. Zamiast powiedzieć przepraszam, no przecież każdy polityk powinien znać to słowo, to brnie dalej. Nie wiem, co myśli dzisiaj premier Donald Tusk, ale kiedy mówiliśmy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, łączenie tych dwóch ministerstw, no to wtedy premier nie słuchał, połączył. No myślę, że nie jest osobą kompetentną na tym stanowisku, ale też trudno nam zrozumieć zachowanie, że nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji. No, przecież naprawdę wystarczy powiedzieć jedno słowo i zamknąć ten temat i zastanowić się, co zrobić, żeby na tej kolei było lepiej. A dzisiaj winą anomalie, wczoraj klimat, jutro pewnie znowu coś, codziennie coś nowego. Znaczy, jak mówiliśmy, nie da się zarządzać tak olbrzymim resortem, jakim jest resort dzisiaj infrastruktury i rozwoju regionalnego, bo przecież przypomnę, że Ministerstwo Infrastruktury, potem Ministerstwo Transportu to kilka ministerstw. No i pani minister przejęła je do swojego resortu z całym dobrodziejstwem, dokonuje zmian personalnych, a więc bierze pełną odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. No, być może zapomniała, że ma kolej, no ale jak się już wzięło kolej, to trzeba za nią również odpowiadać. Pomimo tego, że niestety kolej powoduje, że wizerunek pani minister zaczyna tracić na wartości. Agata Adamek, TVN24. Ja chciałam zapytać o pozycję polityczną pani premier, minister Bieńkowskiej, która chyba niespodziewanie dla premiera i być może też dla niektórych obserwatorów bardzo szybko wyrosła. No to jest chyba, porównujecie tutaj panowie dzisiaj panią Bieńkowską do poprzednich ministrów odpowiedzialnych za kolej. W sensie problemów oczywiście jest taka analogia, ale w sensie reakcji na taką sytuację, kiedy premier mówi o tym, że to była niefortunna wypowiedź i przeprasza, a na to pani minister mówi, że ona nie słucha PR-owców, przeżyje jakoś popularność jednodniową, choć tego nie lubi, premier uważa tak, a ona uważa inaczej. To jest chyba pierwszy raz, odkąd rządzi Donald Tusk, kiedy minister tak się zachowuje, no nawet będąc superministrem. No cóż, no świadczy tylko i wyłącznie o pani wicepremier i o kadrach pana premiera Donalda Tuska, skoro pani wicepremier wypowiada posłuszeństwo panu premierowi, bo można w ten sposób to odebrać. No cóż, współczujemy i mówimy, że ostrzegaliśmy. Premier nie słuchał opozycji, a mógł posłuchać. Znaczy ja powiem w ten sposób, jak chciałbym być w miejscu pani minister jako pasażera, bo na jednym z dworców kolejowych jeden z radnych PiS-u, który jest zarządcą tego dworca, rozdawał pasażerom darmowe żetony na kawę. Potem się okazało, że jak się podchodziło do tego automatu, on był nieczynny. Więc setki ludzi, bo obecnie niestety niesamowicie zdenerwowanych, otrzymało żetony, szło, a tam karteczka, automat nieczynny, więc pozostała im karteczka ewentualnie do napicia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie.